Projektowanie sieci to skomplikowany proces. Jego efektem powinien być zbiór zaleceń, dzięki którym sieć może zostać wybudowana. Nie ma jednej dobrej metody na stworzenie projektu. Są jednak wytyczne, którymi warto się kierować. Jak w takim razie powinien wyglądać proces projektowania? Zaczynamy od stworzenia specyfikacji wymagań. Kiedy inwestor sprecyzuje swoje oczekiwania oraz określi ograniczenia, możemy przystąpić do zbierania pozostałych informacji niezbędnych do projektu. Podstawą do pracy w określonym budynku są jego plany budowlane. Na ich podstawie wstępnie określimy przebiegi kablowe, orientujemy się, jak przebiegają instalacje, gdzie znajdują się określone pomieszczenia. Kolejną niezbędną czynnością będzie wykonanie wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Tylko obejrzenie miejsca projektowanej sieci pozwoli na uniknięcie niespodzianek związanych z wykończeniem pomieszczeń. Często nawet ustawienie mebli lub zainstalowanych zabudów stałych uniemożliwia instalację sieci w zaplanowany wcześniej sposób. Podczas zapoznawania się z pomieszczeniami dobrze jest porozmawiać z osobą znającą budynek, np. konserwatorem, kierownikiem administracyjnym. Jego wiedza na temat historii modernizacji budynku może być przydatna w pracach projektowych. Ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej powinny znaleźć się w notatce podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. Po zebraniu wszystkich niezbędnych materiałów, projektant może przystąpić do pracy. Ważne jest, aby na podstawie przygotowanych wytycznych wykonawca w jednoznaczny sposób został poinformowany o zamiarach projektanta. Czasami nawet rzeczy pozornie oczywiste należy jednoznacznie opisać w dokumentacji. Unikniemy w ten sposób dowolnej interpretacji niezapisanych faktów. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do dalszej części kursu.